Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pro Evolution Soccer 2014. Dzisiaj gramy już mecz, który tak naprawdę jest na luzie, gdyż w grupie wyszliśmy. Gramy z FC Porto u siebie, jesteśmy gospodarzami. Znowu ten sam stadion, trochę mnie denerwuje, ale to nie wiem czemu. Myszka, znaleźmy stąd, o, Isco. I dzisiaj rozgrywamy sobie mecz na luzaka. Gdyż wszystko wygraliśmy, to jest pewne. Daje znowu szansę Hesse, który w ostatnim meczu się spisał znakomicie. Kentrau na lewej bronie. Zmiany niewielkie, nie gra Ilara Mendy, gra Xavi Alonso. Dzisiaj dam zagrać staruszkowi, bardzo dobremu graczowi. Wow, ależ urwał. Dam mu zagrać i zobaczymy, czy wygramy mecz, a jeżeli nie, to i tak, to dla nas mniejszego znaczenia nie ma. Jeszcze ten mecz i kolejny jest faza pucharowa, czyli faza, w której gra się w mecz i trzeba wygrać ten w mecz. Jeżeli się nie wygra, to po prostu się odpada. Alonso, Hesse, Bale, aj, Helton, pięknie. Hesse ładnie zagrywa do Bale'a, Bale uderza, ale Helton perfekcyjnie bierze tę piłkę. Pes jest coraz lepszy. Na razie patch edita nie pobieram, póki nie skończę tej serii, bo mogą mi się zepsuć save'y, więc jak wyjdzie patch edit kiedyś tam, już wychodzi. Lepiej pobiorę wtedy, a będzie ze spolszczeniem, niż te PES-a, to tak bardzo nie będę miał ochoty grać, jak FIFA wychodzi. W piątek już zaczynam nagrywanie na mój kanał, granie w grę. Zagranie do Cristiano Ronaldo! Gol! Jest! Ronaldo gol, 1-0, już wygrywamy z FC Porto. Tego fajna cieszynka. Ładne zagranie, Modric do środka, łamie, zagrywa do Isco, Isco przyjmuje, zagrywa do Bale'a, Gareth Bale przyjmuje, obraca się, zagrywa pięknie górą, idealnie, Ronaldo dokłada nogę, strzela pięknie i Helton tym razem nie miał mniejszych szans. I oto biega. Hesse prawie przejął, Carlos Eduardo. Ismailov. Ale takim składem jak Real będzie z grupy, to jest łatwe kluby mamy po prostu. Jak trafimy na Manchester United, na Bayern, na FC Barcelonę, na przykład Atletico albo Juventus, Inter, Milan, to mogą być już kłopoty. A tak to jest spokój. Ramos, spokojnie Ramos. Bez spiny. Są. A Isco stracił, Varela, dobry gracz. Portugalski. Dzisiaj ma 4 sztuczki, 4 sopci nogi, teraz jest świecącym, ale gracz godny uwagi. A i Ronaldo straci, nic, Modric. Hesse. Zagrywa do Bale'a, chociażby go wysłał. Makon go goni, Makon. Chyba ten jest Makon, nie jestem pewien. Więc Isco, Modric, Modric z lewej nogi ponad bramką przestrzelił jak ta lala. Nie ma co oglądać powtórki, skoro gol nie był tak piękny. Jaki gol, strzał. Helton wykopuje piłkę. Ramos w środku pola, jest Xabi Alonso. Ciśnie do przodu, zagrywa do Modricia, Modric do Hesse. Chciał złamać do środka, ale obrońcy przeciwników są silni. On może tylko na szybkość ich robić, ponieważ Hesse jest niskiej postury, niskiego wzrostu. Bum! Hesse! Aj, Hesse! Herrera, Varela, do środka zeszedł, Lidson. I druga połowa. No i mecz mamy remis wygrany, na pewno przegrać nie przegram. Fajny mecz. Dużo sytuacji dla mnie. FC Porto, no co coś kikłem. Z pierwszą tą
Ojej, to mnie czasami sobie przez przypadek spuszczę z analoga. Ramos, przepięknie. Sergio Ramos. Strata. Albion, źle ślizgo zrobiłem. Kontrału się nawrócił. Lietson i oh my god. Zagrane do środka pola. Lietson na czystą pozycję chciał ładnie włożyć, ależ mu snęła przy słupku. Upiekło nam się tym razem. Było niebezpiecznie, ale się nam upiekło. Hesse. Do Bale'a. Gareth Bale! Wow. To się nazywa klasa. Gareth'a Bale'a. Ronaldo, Isco, Modric, Xabi Alonso, Hesse, Ramos, Casillas. To jest zajebiste. Ha. To jest real. Decima będzie nasza. Jeszcze raz. Hesse zagrywa górą do Gareth'a Bale'a. Gareth Bale nabiera szybkości. Coraz szybciej. Odbija od głowy, przyjmuje, uderza z prostego pokienku. To się nazywa klasa. To jest prawdziwy Real. I o to chodzi. Przeciwnik już nie ma mniejszych szans na ugranie coś w tym meczu. Zobaczymy przed ostatnią kolejką za chwilę, jak się prezentuje grupa. Kto ma szansę wyjść z drużyn, którymi gramy z grupy? Sądzę, że to będzie albo Ajax, albo właśnie FC Porto, które dostaje teraz lanie dzięki indywidualnościom, które występują w drużynie Realu Madryt. Kontrało. Hesse. Jak już to będę wysyłał, to pewnie już będę grał FIFA. No, pewnie tak. Ten odcinek, co nagrywam teraz, mam tak mniej więcej zaplanowany na piątek. Się wam jeszcze plan tygodnia umieszczę. I mam nadzieję PESA skończyć tą serię, nagrać ją szybko, będę ją wysyłał tak jak chcę. Isco, ale przytrzymany Isco. I Helton bez mniejszych problemów. Niesie, jak na razie, ciągle ten PES podoba. Gra się spoko. Jest fajny, można się podawać dłużej, to jest taka odskocznia po prostu będzie od FIFA, żeby czasem w co innego pograć. Bo ja FIFA uwielbiam. Na przykład FIFA 13 przegram 700 godzin, w tym 500 w tryb online, czy takie jak Ultimate sezony, głównie Ultimate. Chociaż tam wiele kasy się nie dorobiłem, jak pewnie niektórzy z was wiedzą, że to przez paczki. Ale często się odrabiałem. Teraz mam patch, nie kupuję, teraz gram w PESa i mówię o PESie. Wiele osób narzeka, że są bugi. Bugi są po prostu, to jest taki po prostu wielki test. Tak jak będzie FIFA na PES, S4 oraz Xbox One. Po prostu to jest test do kolejnej FIFA. Do kolejnego PESa, 15. PES 15 będzie na nowe platformy, będzie dużo lepszy, ponieważ te bugi ludzie wychwycą, ograją to. Studio z Konami przeanalizuje recenzje, przeanalizuje problemy użytkowników, co się podoba im, głównie żeby dopasować do ich stylu, do ich upodobań. Na pewno będzie tak jak FIFA, ale to jest właśnie to, Konami planuje. Przetestować tym, toż gra jest grywalna, jest bardzo fajna gierka. Czy jak mody wyjdą, te patch edita będą wydane. Kurwa, gol. Nieważne, w ostatniej minucie. Ale to ja skończę z wątek, bo zaraz koniec meczu. To PES 15 będzie wyjebisty. Ja czuję, że PES będzie rządził PES na PC. 15, jak nie wydają Ignite'a na PC, FIFA 15, będzie znowu ten sam silnik, to ich wyślę do Pacanowa. Zabiję jej, bo tak naprawdę wielkim właśnie takim pomysłem to było Konami. Przetestować nowy silnik, zanim wprowadzą na nowe te
ulepszą, będzie na pewno dużo lepsza grafika, dobra. Ja wiecie, o co mi chodziło. I 2-1 było dla nas, na naszym stadionie, u siebie. Jak tam sytuacja w grupie? My mamy 15 punktów, wszystkie mecze wygrane. Drugie z FC Porto oraz Ajax, a my gramy z kim? Ajaxem, więc widzimy się w kolejnym odcinku, ostatnim odcinku meczu grupy. Grupy, nie wiem, jesteśmy która grupa, ale fazy grupowej, potem fazy pucharowa. Bye bye, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko.